No cześć, czyli witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj my z Minecrafta No jak widzicie znajdujemy się tutaj w wiosce Tak, nie bez powodu się tutaj znajdujemy, gdyż będziemy robić achievement by low, sell high Tłumacząc na polski, kup tanio sprzedaj drogo. Jest to achievement, który, jak sama nazwa wskazuje, jest powiązany z handlem. Mianowicie ha z handlem z mieszkańcami wiosek lub osadnikami, jak wolicie. E Ogółem, jak widzicie, w prawym górnym rogu znajduje się efekt, mianowicie efekt Hero of the Village, po polsku bohater wioski. Jest to efekt, który dostajemy po ukończeniu rajdu lub najazdu po polsku. I ogółem on ten efekt powoduje zniżki w handlu, dosyć duże zniżki w handlu powoduje, i właśnie też dzięki temu efektowi można zdobyć achievement. Ogółem idziemy do takiego domku, tutaj osadnika. Właśnie znajduje się tu Kowal. Kowal ogółem sprzedaje nam moje dozy buty. Za mniejszą cenę, gdyż mamy właśnie ten oto efekt w prawym górnym rogu. No to właśnie poprzednia cena to były 4 szmaragdy, a teraz już są 3, więc no dosyć mała zniżka, ale jakaś jest. I właśnie kupując te buty dostaniemy tofeum. Jeszcze chciałbym, moi drodzy, zaznaczyć, że ten, ten seed jest ogółem bardzo rzadki, więc jego ogółem, ten seed przypnę Wam w komentarzu. Pod tym filmem ogółem znajduje się tutaj Pillager Outpost, czyli wieża pilagerów posterunek Pillagerów e, oraz wioska. Bardzo blisko siebie i jeszcze bardzo blisko spawna, gdyż spawn jest gdzieś tam przy tym drzewie. Jak widzicie tam jest dąb i tam przy tym dębie sp jest spawn. Naprawdę bardzo rzadki seed, e, myślę, że jest warty uwagi i warty właśnie tego, żeby zdobyć ten achievement no to już go zdobywamy wchodzimy sobie tutaj w wieśniaka i właśnie mamy tutaj buty buty żelazne i kupujemy je właśnie, dostajemy to feł, myślę, że było łatwo, chociaż zajął mi ten rajd trochę tam czasu moi drodzy bo wiadomo, rajdy są długie, było aż 7 fal, więc no to był najtrudniejszy dajt na poziomie ekstremalnym, możecie trafić też na taki dajt, który będzie miał tylko trzy fale i będzie naprawdę łatwy, tylko będzie problem z Devastatorem lub Ravagerem, jak wolicie. Ale raczej jak się podbudujecie na trzy bloki mojej dozy, no to już problemu z nim nie będzie. No dobra, no to ja kończę ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam serduszkiem komentarzom, jeśli właśnie są takie pozytywne. Więc moim zdaniem warto. No tak, no to trzymajcie się, już w kolejny piątek się widzimy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.